ulicą Małobądzką w Będzinie. Jadę do będzińskiej nerki. Nerki, która jest w remoncie. Zresztą wraz z całą drogą 910 tutaj przez Będzin. No i jako, że tutaj najlepiej tak naprawdę przyjechać nocą lub w ciągu dnia stać w korku, bo w ciągu dnia tutaj tworzą się bardzo duże korki, no to jadę na tą naszą będzińską nereczkę w warunkach wieczornych, aby w tych korkach nie stać. Tak jak to było ostatnio, od Małobądzkiej, od stadionu wjeżdżamy do nerki lewym pasem. Ja sobie ją tu spróbuję objechać dookoła. Tu już widzicie ciąg od stadionu do w kierunku Gzichowa, to już tylko mam prawy pas. Oczywiście upewniłem się, że nie jedzie mi tramwaj. Ciemno tu, jak nie będę mówił brzydko gdzie. Tak, tu ją objechać. Od Dąbrowy nic nie jedzie, jadę w lewo. Tu mam do dyspozycji prawy pas. No, po zmroku tutaj, powiem szczerze, współczuję podróży. Tutaj żadna lampa nie świeci, przynajmniej w tej części. Tak się wijemy, znowu upewniam się, że nie nadjeżdża tramwaj. Raz prawy, raz lewy. Znowu upewniam się, że nie nadjeżdża tramwaj. I znowu z prawego przemieszczam się na pas lewy. Cały czas jadę jednym pasem, tak naprawdę. Teraz jadę w lewo, będę jechał w kierunku Dąbrowy. Cały czas jeden pas wokół nerki, tak więc zwróćcie uwagę, że ja przemieszczając się po tych pasach nie włączałem żadnego kierunkowskazu, dopiero tak jak tutaj lewy, wjeżdżam w lewy, nagle wjeżdżam w prawy tak naprawdę. Bo ten lewy wyprowadza mnie do pasa prawego i znowu upewniam się, że nie nadjeżdża tramwaj z żadnej strony i już jadę w kierunku Dąbrowy na wprost pasem prawym, lewy całkowicie wyłączony. Ale jako łątaja już mnie wyprowadza do pasa prawego. Tutaj strzelam, że też w takich warunkach wieczornych, nocnych też trzeba bardzo uważać. Skrzyżowanie z 11 listopada, już zwróćcie uwagę, już jestem na pasie prawym. Wspomniałem, że tutaj trzeba bardzo uważać, bardzo, bardzo, bo po lewej stronie mamy tak naprawdę no taki kilkumetrowy dół i ten dół sobie tak już jest tutaj od ładnych paru tygodni. Nic się w tych dołach nie zmienia, nie dzieje. To jest chyba tak naprawdę w tym najbardziej przykre. Fajnie, że remont się odbywa, że się dzieje, natomiast fajnie by też było, żeby było cokolwiek widać, że są w tym remoncie jakiekolwiek postępy, a powiem szczerze, jak na razie tych postępów absolutnie tutaj nie widać. Jedyne zmiany, jakie widać, to zmiany na samej nerce, że co jakiś czas troszkę innymi pasami się tam po niej przemieszczamy, a dalej no dalej nie wygląda to ciekawie.